Cześć, chciałem Wam nagrać filmik o tym, czy stary Opel może być bez korozji. Oczywiście, że może, tylko ważne, aby był w oryginalnym lakierze. I teraz spójrzcie, zmierzymy tego Opla Combo. Proszę bardzo. 100 mikron. Przejdźmy do błotnika. Osiemdziesiąt. Też oryginał. Tutaj. Drzwi. 110. 120. Troszeczkę się zmienia, bo pojazd jest mokry. No i też tak trzymam miernik nieprofesjonalnie. Osiemdziesiąt. Sprawdźmy tutaj. 90. Klapa 70. Jeszcze raz. Sześćdziesiąt. 70. Osiemdziesiąt, 100, no troszeczkę mi podskakuje, 90. I przedni błotnik, żeby tak powiedzieć, tylko tutaj sucho niestety. Udało się, tak, 80 już. Dla pewności zmierzę Wam ten pierwszy. Tu też dziwnie coś pokazało. Tutaj zrobimy. Też 80 mikron. Widzicie, tutaj błotniki, jakiś kawałek śladu od pewnie asfaltu, ale zobaczcie, ranty, drzwi, wszystko jest luks, łącznie z tylnią klapą. Jednak wszyscy narzekają na Opla, a Opel potrafi zrobić auto w porządnym ocynku i bez korozji. To by było na tyle, trzymajcie się. Jeżeli szukacie takiego auta, jest u mnie na stronie Mavkar Auta, to jest to Instagram, lub Mavkar Automoto. Trzymajcie się.